LEGO przez lata wyprodukowało tysiące figurek. Niektóre nawet dziś można zdobyć za kilka złotych i całe szczęście, bo fajnie jest jednak nie wydawać milionów na swoje hobby. Jednak niektóre figurki przez lata nabrały sporej, a czasem nawet chorej wartości. I też tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, gdzie to zaprezentuję wam TOP 33 najdroższych figurek LEGO. Nie będę tutaj jednak brał żadnej figurki prototypowej, bo to to mam na kompletnie inny odcinek. Do tego bierze się też pod uwagę to, że tańsze figurki, choć i tak są drogie, dały nieco bardziej losowo, bo bądź co bądź figurek za 100, 200, 300, 400, a nawet 500 zł mamy dosyć sporo do wyboru. Ja natomiast wybrałem te nieco ciekawsze, by lista nie opiera się prawie tylko i wyłącznie na figurkach Star Wars. Jest to bardziej forma zabawy niż dokładne wyliczenie, która figurka jest najdroższa ze wszystkich. Mając to więc za sobą, zaczynajmy. Miejsce 33 zajmują starsze rycerze, ale nie byli jacy, bo chodzi o tych konkretnych ze specjalnymi hełmami, a za używano figurkę, trzeba zapłacić około 170 zł. Powód takiej ceny? Bardzo prosty. Ich hełmy wystąpiły jeszcze tylko w LEGO Space, ale nakładki pojawiły się tylko w czterech setach. W secie Yellow Castle, dwóch swoistych battle packach oraz w zestawie o tytule Knights Tournament. Nie muszę chyba tłumaczyć, że to bardzo stare zestawy i do tego pożądane przez licznych fanów Castle. Stąd też taka cena. Miejsce 32. Beetlejuice, za którego musimy zapłacić 200 zł. Figurka ta wystąpiła w zestawie Lego Dimensions, ale nie od razu nabrała jakiejś no, super wartości. Pomimo kultowości postaci, tym bardziej w USA. Ale po ostatniej premierze nowego filmu można było zauważyć jej wzrost. Nie można tego nazwać co prawda jakimś nie niesamowitym wzrostem niczym w Star Wars, ale jednak była to zauważalna zmiana. Miejsce 31 Galadriel z Władców Pierścieni cena 310 zł. Cóż, ciężko się nie domyśleć, dlaczego tyle on teraz kosztuje. Figi z Władców Pierścieni ogólnie były drogie, ale jak jako, że marka nieco teraz powiedzmy, że odżyła, to i też praktycznie wszystkie figurki wywindowały w górę. Teraz ciężko jest znaleźć jakąkolwiek figurkę z tej serii poniżej 100 zł. Nie wspominając oczywiście o nowych setach. Miejsce 30, King of the Dead, za którego musimy zabulić, około 360 zł. Sprawa podobna jak wcześniej, czyli odżycie tego uniwersum. Od siebie jednak jeszcze mogę dodać tyle, że król jest jednym z moich ulubionych duchów w Lego. Normalnie są one raczej przedstawiane w taki dość kreskówkowy sposób, za to ten Gościu, jak i też dwójka jego rycerzy, z tego co zostało, znacznie lepiej by pasowały do jakichś moich własnych konstrukcji, jak też myślę do wielu innych moców wielu konstruktorów. Miejsce 29. Postać Azoga. Bardzo ciekawy design postaci, ale jego wersja legowa niezbyt mi się powiem szczerze podoba. W filmach był potężnym przeciwnikiem, a w Lego wygląda on dość śmiesznie. Chyba głównie przez to, że dostał on po prostu specjalny odlew zamiast głowy. I odlew jest łanny, tak, ale taki Azog nie sprawia w ogóle, Wrażenia takiej dominacji fizycznej, a zapłacić za niego musimy 400 zł. Miejsce 28 i kolejna postać z władców Piersieni, czyli Mouth of Sauron. Oczywiście chodzi o jego starszą wersję, za którą musimy zapłacić 410 zł. Miejsce 28 King Theodon. Z uwaga, nikt nie spodziewał się jakiej serii, tak jest władców piersieni. Bardzo ładna figurka z jeden z moich ulubionych hełmów rycerzy, w LEGO. Niestety w tamtych czasach nie za ciekawie wyglądała kwestia wytrzymałości niektórych kolorów, dlatego uważajcie na jego. Torso by nie połamało się przy wyczepieniu rączek. Cena za tego króla to około 460 zł. Miejsce 26: Dane Iron Food. Czyli najbardziej cool wyglądający krasnolud, a przynajmniej według mnie. Jego wersja legowa jak najbardziej podołała wyzwaniu i figurka wygląda super. Choć helm jest tak ogromny, że nada się raczej tylko do innych krasnoludów lub budowanych większych postaci. A zapłacić za niego musimy około 460 zł, przy czym właśnie sam helm stanowi dużą część tej ceny. Miejsce 25 i ostatnia na tej liście figurka z Lotra, tak jest, obiecuję, a jest nią: Radagast The Brown. Postać w filmach może trochę dziwna, tak samo jak i te jest jej dziwna cena, bo wynosi 500 zł, ale z drugiej strony mamy tam prawie same części w Dark Brown, które w tamtym czasie nie szczyciły się największą wytrzymałością. Dlatego też ten fakt może się dokładać do ceny tej figurki. Miejsce 24 i Welma kosztująca w okolicach 600 zł. Tak jest, ta Welma I w pierwszej miałem sporego mindfucka, bo Kojarzyłem, że Fred czy Daphne kosztuje no, z jedną czwartą tego. Ale potem przypomniałem sobie o pewnym tworze, który ujrzał światło dzienne. I o ile nie jest to jakoś potwierdzone, to nie zdziwiłbym się, gdyby publikacja tego serialu nie wpłynęła na nagły wzrost sceny tej figurki. Miejsce 23. Stary Green Goblin, ale ten z nadrukami, którego można zdobyć za 700 zł. Ta figurka, jak i też Spider-Man, były już kiedyś dosyć drogie, ponieważ od bardzo dawna nie było żadnych zestawów na podstawie filmów z serii Spider-Man, reżyserii sama Raimi'ego. Ale w związku z pojawieniem się filmu Spider-Man No Way Home oraz ponownego osadzenia starych aktorów w kultowych rolach, to no cóż, te stare figi również zaczęły mocno drożeć. Miejsce 22. David Jones z Piratus Kalibów. Warty 900 zł. Cóż mogę powiedzieć? Mega kultuwa postać, bardzo ładna figurka, super akcesoria i odlewy oraz wystąpienie w dość drogim zestawie. Sprawiło, że dziś można go zgarnąć za niemałą sumę. Tylko pamiętajcie, że wszystkie ceny związki miejsca 33 są podawane w odniesieniu do nowych, nieużywanych figur. Miejsce 22 i Kapitan Rex fazy 2. Tylko, że ten stary Rex. W tego przypadku raczej nie muszę nikomu tłumaczyć, bo jest to chyba jeden z tych najbardziej znanych. Jest to koszmarnie kultuwa postać z Clone Warsu którą dostaliśmy tylko w jednym, ale raczej tańszym zestawie. Przez to też może trochę dziwić cenę Ale jako że przez wiele lat nie dostaliśmy nowej wersji tej figurki, to jego cena tylko horrendalnie rosła. I pomimo tego, że dostaliśmy ostatnio nowego Rexa, to ten stary nadal trzyma swoją cenę w wysokości 920 zł. Miejsce 20. I mroczny Lord Seatów, czyli Darth Malgus. Warty około 1000 zł. Cóż, ostatnio za sprawą pewnych trailerów powrócił hype na Old Republic. A jako, że figurek z tych czasów za wiele w nie dostaliśmy, to te stare są dziś bardzo kuszące do zdobycia. Szczególnie tak kultowa postać jak Darth Malgus. Miejsce 19. Powracamy do Spidermana sama z figurką Spidermana. By ją zdobyć musimy wydać około 1200 zł. Dlaczego aż tyle? No już nie będę się raczej to powtarzał, bo wytłumaczyłem to w przypadku Green Goblina. Miejsce 18. Darth Revan. Kolejny kultowy Sith z czasów Starej Republiki. Tylko, że tym razem ta figurka była ekskluzywem w roku 2014 w związku z May the Fourth Be With You. Stąd o ile cena jest horrendalna, to jest chociaż trochę zrozumiała. A wynosi ona 1600 zł. Miejsce 17. Biały Boba Fett, czyli kolejna limitowana figurka Staros, która była dostępna do zgarnięcia w latach 2010-2011. Sam ten fakt powoduje, że dziś zgarniemy ją za około 1700 zł. Miejsce 16 i Chief ze serii Rock Riders. To jest dość oryginalny przypadek, bo raczej na takich listach potyka się głównie figurki z serii licencjonowanych. A ta pochodzi z nielicencjonowanej serii i dosyć starej serii, która nie była jakoś mega popularna i w sumie nadal nie jest. W dodatku ta seria nie miała jakoś specjalnie ograniczonej dostępności, z wyjątkiem dziwniejszych przypadków. Nie wystąpił on w żadnym regularnym zestawie, zamiast tego Mogliśmy jego dostać tylko w jednym secie z takiej powiedzmy po serii Min Heroes Collection. Były to bardzo proste zestawy zawierające podstawkę, kartę oraz figurkę z jakimiś akcesoriami. Warto wspomnieć o tym, że coś takiego można było również znaleźć w innych seriach. Niestety nie były one aż tak dostępne, co sprawia, że poniekąd najważniejsza figurka tej serii jest jednocześnie tą najrzadszą. Stąd też jej chora cena w wysokości około 3000 złotych. Miejsce 15, Kapitan Ameryka, tylko jako Toy Fair Exclusive. Myślę, że nikomu nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć, jak działają takie eventy. Cóż, na niektórych takich właśnie imprezach rozdawane są bardzo małe ilości wyjątkowych figurek. Ilościa raczej nie przekraczających kilkaset figurek. Stąd zdobyć takie figurki raczej gwarantuje bardzo szybki wzrost wartości takiego itemu, a obecnie takiego Kapitana Amerykę można zdobyć za około 4000 zł, ale znalezienie takiego itemu może nie być łatwe. Miejsce 14 i znów Toy Fair Exclusive, tylko tym razem Iron Man, którego dostaliśmy tylko 125 kopii. Jest to jedyny Iron Man z nadrukiem hełmu na główce. Co jest śmieszne i trochę nie będę ukrywał, głupio wygląda. Nie będę się powtarzał, skąd jego cena, tylko Wam powiem, że wynosi ona 6000 zł. Miejsce 13. Commander Fox, fazy pierwszej, a konkretnie jego najdroższa wersja. Otóż w zestawach pojawiły się delikatnie różniące się wersje tej figurki, i tak ta najrzadsza dziś kosztuje 6500 zł. Masakryczna wartość, jak na różnicę dosłownie kilku detali na figurce, ponieważ inne wersje tej figurki nie przekraczają nawet wartości 1000 zł. Miejsce 12 i Boba Fett z Cloud City za 10 tysięcy złotych. Cały ten zestaw jest mega ciekawy, dlatego pozwólcie, że jego omówienia zajmiemy się w innym odcinku, a teraz przejdziemy dalej. Miejsce 11, Mr. Gold warty 24 400 złotych. Figurka legenda, chromowany złoty gentleman, którego można było zdobyć kompletnie losowo, dzięki odrobinie szczęścia, trafiając go w 10 serii mi figurek kolekcjonerskich. Niestety nie była to duża szansa, bo zostało ich wyprodukowanych tylko 5 tysięcy sztuk, ale nie tylko z tego powodu jest on aż tak ciężko dostępny i drogi. Otóż wszystkie chromowane kolory są bardzo wrażliwe na obrażenia, dlatego dziś, po tak długim czasie, nie trudno się dziwić, że część z nich znajduje się raczej w niezbyt dobrym stanie. Miejsce dziesiąte i zaczynamy kompletnie odklejonymi wartościami figurek, które są ultra rzadkie, bowiem żadna z nich nie przekroczyła ilości 10 sztuk wyprodukowanych. Oczywiście, to nie jest taka prosta kwestia, bo, bo wiadomo, że każda figurka ma jeszcze produkowane jakieś tam prototypy i tak dalej, które też mogą wyjść na światło dzienne i, powiedzmy, do Biegu, ale generalnie żadna, przynajmniej oficjalnie, ta figurka nie przekroczyła ilość 10 sztuk. Do tego tak rzadko można znaleźć te figurki na rynku wtórnym, że będę tutaj się musiał posiłkować ostatnimi znanymi kwotami, za które zostały sprzedane te figurki. Dlatego też weźcie pod uwagę to, że raczej każda z nich dzisiaj może kosztować jeszcze więcej. A pierwszą z nich jest Boba Fett. Z srebra. Dokładnie tak. Wart 33 600 zł. Na miejscu 9. Boba Fett z brązu. Wart 72 000 Na miejscu 8. Boba Fett ze złota. Wart 79 600 zł. Na miejscu 7. Złoty Cyfrpio. Wart 104 000 zł. Na miejscu 6. Ditu ze srebra. Wart 114 800 zł. Na piątym Miejscu cyferpio z brązu wart 128 tysięcy złotych. Na czwartym miejscu platynowy Arturitu wart 133 600 złotych. Na podium zaś idąc od trzeciego miejsca mamy Cypher Pio z srebra wartego 138 tysięcy złotych. Na miejscu drugim Arturitu z białego złota wart 158 tysięcy złotych. Oraz Creme de la Creme, drewniany łu używany w filmie Ninjago de Lego Movie wart kosmiczną kwotę 418 tysięcy złotych. Jak Widać na koniec trochę przeskipowałem tłumaczenie tych metalowych figurek, niczym z oczyściłu drawianego, a to dlatego, że mam zamiar nagrać odcinek na ich temat, a w tym materiale nie chciałem tego po prostu sztucznie wydłużać, tłumacząc wszystkie jakieś tam zawiłości. To co? Jak będzie okazja to skusicie się na jakąś figurkę wartości sporego mieszkania? Bo ja chyba sobie jednak odpuszczę. To tyle na dziś ode mnie. Jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama, jak i też koniecznie wpadnijcie na Discord Legowników, na którym możecie ze mną pogadać, jak się tam zapowiedzi do moich makiet, Przyszłych i pamiętajcie, nie przestawajcie budować. Na razie.